W najbliższy weekend w gorzowskich galeriach handlowych odbędzie się akcja rejestracji dawców szpiku. To próba znalezienia genetycznego bliźniaka dla Michała Dery z podgorzowskich Różanek. Pan Michał, który jest strażakiem ochotnikiem, zachorował na białaczkę. Pasjonat motoryzacji, jakiejkolwiek, począwszy od jednośladów, dwuśladów, łodzi pływających, wszystko naprawia. Śmiejemy się, że od najmłodszych lat miał ręce cały czas w smarach upaprane, bo to jest jego pasja. No niestety zdarzyło się, że zachorował na białaczkę i potrzebna nam jest teraz pomoc wszystkich ludzi, którzy mogą się zarejestrować jako potencjalni dawcy szpiku, gdyż konieczny będzie dla niego przeszczep. Zapisy do banku dawców szpiku prowadzone będą w trzech galeriach handlowych 23 i 24 lutego w godzinach od 10 do 18. Będzie w tym celu przygotowane specjalne stoisko, w którym przedstawiciele DKMS-u będą rejestrowali chętnych do bazy dawców szpiku. Fantastyczne jest to, że taka akcja jak ta jest to akcja absolutnie ponad podziałami, odbywa się w każdej galerii handlowej w mieście i do każdej galerii Państwa zapraszam w te soboty i niedzielę. Rejestrując się na tej akcji dla Michała, pomagamy też samym sobie i naszym najbliższym, bo nie wiemy, czy to nam się przytrafi, czy też nie. Lekarstwo jest w nas. To są te komórki macierzyste, które dają szansę na nowe życie. Dlatego nasza akcja nazywa się Pomożesz, bo możesz, masz to w genach. Rejestracja jest bardzo prosta, Szanowni Państwo, ona trwa zaledwie 10 minut. Składa się z takich krótkich trzech etapów. Na początku jest przeprowadzony wstępny wywiad medyczny, potem jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i pobranie wymazu z wewnętrznej strony błony śluzowej policzka. Zadaniem miasta jest również wpływać na świadomość mieszkańców, uczyć, a pomaganie jest dziecinnie proste. Dlatego Michał jest niezwykle ważną postacią w tej akurat akcji, natomiast jest tylko pretekstem. Pretekstem do tego, żeby namawiać ludzi do pomagania, żeby uświadamiać, jak ogromna jest skala potrzeb. W rejestrach Fundacji DKMS zapisanych jest 1,5 miliona potencjalnych dawców. To jednak ciągle mało, ponieważ zgodność genetyczna występuje czasami raz na kilkaset milionów przypadków. Na białaczkę choruje z kolei coraz więcej osób. Ratunkiem dla nich jest przeszczep szpiku. Zabieg ten jest bezbolesny, o czym przekonywali Przemysław Janus i Łukasz Kulczyński. Obaj oddali swój szpik, żeby ratować życie innym ludziom. Ja akurat dostałem telefon, że jest potencjalny biorca. I na dobrą sprawę najpierw miałem wstępne badania krwi, żeby wykluczyć ewentualne moje choroby. Okazało się, że wszystko jest w porządku, później były ponowne badania. Ja z kolei szpik oddawałem w klinice w Gliwicach, także też pojechałem tam do kliniki do Gliwic, żeby przejść kompleksowe badania. Oczywiście też pełna kontrola, opieka lekarzy, opiekunów z DKMS-u na wszelkie pytania od razu odpowiadali, więc jak najbardziej wszystko przebiegało bardzo komfortowo. Oddałem metodą właśnie z pobrania z talerza kości biodrowej, też właśnie w znieczuleniu ogólnym. Ja się generalnie bardzo dobrze po wszystkim czułem, bo to trwało tam chyba około 2 godzin. Sam pobyt w szpitalu chyba trwał 3 dni, więc jak ja wyszedłem ze szpitala po wszystkim, to no, był dyskomfort mały tam w tym miejscu, gdzie było pobranie, ale to praktycznie szybko minęło. 1 marca w Różankach odbędzie się festyn poświęcony Michałowi Derze. Organizatorem jest gmina Kłodawa. To ma na celu właśnie zgromadzenie jak największej ilości ludzi chętnych, którzy chcą zasilić bazę właśnie DKMS-u. Po to, żeśmy też się włączyli razem z Michała rodziną, tak? Bo będzie i żona, i dzieci Michała, mam nadzieję też bracia, po to, żebyśmy mogli dać możliwość tym wszystkim, którzy chcą pomóc, żeby w tej imprezie uczestnicząca impreza z bogatym programem artystycznym, oprócz zespołów wokalno-instrumentalnych z terenu gminy, również Fenomen, Andrew, zespoły Buziaki, również dzieci będą występowały. Nasi strażacy będą pokaz ratownictwa medycznego przedstawiać dla wszystkich, co się znajdzie, żeby atrakcyjnie spędzić czas, a przy tym pomóc Michałowi. Dawcą szpiku może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i nie posiadający znacznej nadwagi.